Witam Państwa serdecznie, Jakub Jurek, zapraszam na sport. Miała być jedną z wielu imprez, jednak była ostatnią z cyklu Gwiazdka z RCS ze względu na wprowadzone po świętach obostrzenia. W ostatnim turnieju młodzi Lubinianie zmierzyli się w halowej piłce nożnej. Ostatnia impreza tegorocznej Gwiazdki przyciągnęła młodzież, która zmagała się w gwiazdkowym turnieju piłki nożnej. Wzięło w nim udział 9 drużyn. Tak, widać, że dzisiaj zgłosiło się 9 drużyn. Są to drużyny, można powiedzieć, takie już profesjonalne, czyli tutaj z klubu Zagłębie Lubin Fischer, Amico Lubin, Iskra Gofice, Górnik Lubin, także jest mocna ekipa. Jak ten turniej dzisiaj będzie wyglądał? Podzielimy zespoły na dwie grupy, będzie grał każdy z każdym, a później najlepsze drużyny będą grały o finał. Najlepszą drużyną okazało się Zagłębie Lubin Future, które pokonało w finałach Iskrę Bordową Kochlice. Mimo wielu odwołanych imprez przez pandemię, Stowarzyszenie Volleyball Lubin rok 2020 zalicza do udanych. W wielu turniejach lubińscy bilardziści święcili sukcesy. Rok 2020 nie należał do najlepszych w wielu dyscyplinach, jednak bilardziści z Lubina podtrzymali formę. Ogólnie rzecz biorąc, możemy podsumować ten rok bardzo dobrze i świetnie, że w ogóle udało się rozegrać tak piękne zawody jak Mistrzostwa Polski w tak fajnej scenerii. I że zawodnicy ten rok jakby zakończyli pozytywnie. W kolejnym roku zawodnicy Volleyball Lubin liczą na większą ilość zawodów. W dużej mierze czekamy na otwarcie się rynku międzynarodowego, jeśli chodzi o starty międzynarodowe. Tam chcieliby zawodnicy powrócić, szczególnie do gier w Stanach Zjednoczonych, gdzie przecież minimum dwa razy w roku wyjeżdżali. Nie było w tym roku mistrzostw Europy, więc mamy cały czas aktualnego mistrza Europy w dziesiątkę, bo Mieszko przecież Fortuński miał bronić na Mistrzostwach Europy tego tytułu. Więc tu z dużą dozą jakby ciekawości chcielibyśmy znać kalendarz imprez na przyszły rok. Natomiast mam nadzieję, że mimo tych obostrzeń te starty w Polsce będą dochodziły do skutku. Bardzo chcielibyśmy się w tym roku przygotować przede wszystkim jakby na nowo z drużyną do grania w lidze. Do rozgrywania zawodów bilardziści wrócą w styczniu. W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, cała redakcja sportowa życzy Państwu wesołych świąt, radości, zdrowia, pogody, ducha na co dzień. Do życzeń dołączają się również sportowcy z regionu. No przede wszystkim zdrowie, dużo, dużo zdrowia, to jest najważniejsze w tej chwili, cierpliwości. Uważam, cierpliwość to jest ważną rzeczą, ponieważ ta pandemia wywołuje też czasami nieadekwatne reakcje u ludzi i liczymy na to, że to się skończy szybko i my wrócimy wszyscy do normalności i wierzę, że tak będzie. Życzę wszystkim dużo ruchu w nowym roku i żeby na święta też znaleźć czas na jakiś spacer i wyjście, że tak powiem, poza teren, żeby odejść od stołu. Mimo tego takiego może dziwnego roku chciałbym złożyć w imieniu oczywiście naszego zarządu, działaczy, a przede wszystkim zawodników i grających wszystkich w tą piękną dyscyplinę sportu, jaką jest bilard, najlepsze życzenia świąteczne, spokojnych przede wszystkim i zdrowych. No i myślę, że do zobaczenia w przyszłym roku o wiele bardziej radosnym. I to już wszystko w dzisiejszym sporcie. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę spokojnych, wesołych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia.